Środkowe spotkanie 14 kolejki zgromadziło także wielu sympatyków piłki nożnej, ale tym razem w Bełchatowie na stadionie przy ulicy Sportowej. Górnicy gościli na własnym terenie drużynę Śląska Wrocław. W zespole gości wystąpiło kilku znanych zawodników, m.in. Tomasz Cebula, Piotr Mandrysz czy były piłkarz GKS-u Bełchatów Marek Jakubczak. Jak pan się czuje występując dzisiaj przeciwko swym byłym partnerom? No na pewno trochę dziwnie, ale mam teraz nowego pracodawcę i po prostu zrobię wszystko, żeby dzisiaj Bełchatowie mecz wygrać. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, choć bełchatowianie posiadali przewagę. W drugiej odsłonie pojedynku padło rozstrzygnięcie. Kapitan GKS-u Piotr Szarpak podał do Pawła Pranagala, który płaskim strzałem umieścił piłkę w siatce rywali. Gospodarze mogli podwyższyć rezultat, strzelając kolejne bramki, ale zawodziła skuteczność. Górnicy odnieśli 9. jakże ważne zwycięstwo pod wodzą trenera Krzysztofa Wolaka. No jest się z czego cieszyć. No podsumuję ten mecz jako bardzo dobre spotkanie i widowisko, bo było wiele sytuacji podbramkowych. Padła ta upragniona bramka, co prawda dla Bełchatowa, ale ja się z tego bardzo cieszę. Tak jak przewidywaliśmy przed meczem na pogadance, że zadecyduje gdzieś jeden błąd, jedna bramka i tak się stało. Uczulałem na to chłopców, żebyśmy my tego błędu nie popełnili. Udało nam się, popełnił go przeciwnik, chociaż myślę, że mieliśmy więcej sytuacji dogodnych do strzelenia bramek i summa summarum chyba zasłużenie wygraliśmy 1-0. Chociaż przeciwnik naprawdę nam postawił trudne warunki, dużo trudniejsze jak Łęczna, dużo. W tabeli prowadzi GKS Bełchatów, mając na koncie 32 punkty, bramki 23-4. Po raz kolejny ujrzymy Górników w sobotę, 2 października o godzinie 15, kiedy to gospodarze podejmować będą przedostatnią drużynę tabeli, KP Konin. Od 3 kolejek trenerem tej ekipy jest znany w Bełchatowie Krzysztof Pawlak.